Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam szanownych Państwa w pierwszym tego typu materiale na moim kanale. Otóż, lurkując sobie w internecie, znalazłem reklamę World of Warships, która pokazuje się na Facebooku. Postanowiłem, że sprawdzę, co w tej reklamie jest i czy to faktycznie, co oni tutaj przekazują, to jest prawda, no bo jakby nie patrzeć, w tej grze już trochę zębów zjadłem, także mogę powiedzieć, co jest chwytem marketingowym, co jest totalnym kłamstwem, a co jest w tej grze prawda, czy w tej reklamie prawdą, w związku z czym postanowiłem tę reklamę nagrać i tutaj z Wami razem ją obejrzeć i komentować to, co jest tutaj mówione. Także niestety nie będę słyszał tego, co jest mówione w trakcie odtwarzania reklamy, ale na szczęście nagrały się też napisy, także będę wiedział, o czym mowa. Więc będę powoli puszczał, komentował i tak obejrzymy sobie tą dwuminutową reklamę. Chcesz się dowiedzieć, dlaczego gracze często sięgają po World of Warships podczas okresu świątecznego? Wymieńmy 5 głównych powodów, dla których warto ruszyć. No, ja bym ten cały wstęp skwitował bardzo prosto. Darmowe rzeczy, darmowa stal, darmowy węgiel, darmowe prezenty mikołajowe, z których mogą wypadać okręty premium. Koniec. ...ruszyć do boju w tej niezrównanej, historycznej morskiej strzelance online. No, tu punkt akurat na plus dla reklamy. Niezrównana. World of Warships nie ma jako takiej konkurencji na rynku, z którą mógłby się faktycznie liczyć. Jest War Thunder, ale War Thunder to jest inna bajka, także WoW stoi tutaj w zasadzie na pierwszym miejscu i za nim już nikogo więcej nie ma. To jest fakt. Jeden. Nowa zawartość co miesiąc. Nowe okręty, nowe nacje, zmiany kosmetyczne czy nawet całe klasy okrętów. Gracze zawsze mogą liczyć na świeże wrażenia podczas ogromnych bitew 12x12 w World of Warships. No, nowa zawartość co miesiąc. Jeżeli zobaczyć do tej nowej zawartości liczyć nowe kamuflaże, jakieś nowe bugi, nowe tego typu pierdoły, jakieś drobne rzeczy, to faktycznie co miesiąc coś się pojawia, ale można to też zinterpretować tak, że co miesiąc jest nowa linia, ale to już tak dobrze nie ma, bo jak wiadomo, nowe linie wchodzą całe co 3 miesiące. A części mamy wczesny dostęp, także no nie jest tak, że co miesiąc mamy nową klasę okrętów, bo nowa klasa okrętów, jak wiemy, wprowadzana jest usilnie od jakiegoś czasu i to jest pierwsza nowa klasa, która wejdzie od powstania gry, czyli od 6 lat, a nowe linie, tak jak mówiłem, gdzieś w okolicach 3 miesięcy pełne linie się pojawiają, także nie ma co aż tak tutaj wierzyć w to, że co miesiąc nowa zawartość. Oczywiście kamuflaże, inne pierdoły, owszem, ale z liniami byłbym bardziej ostrożny. 2. Grafika najwyższej jakości. Ponad 40 map z dynamiczną pogodą w grze właśnie przeszło aktualizację, zyskując niesamowite efekty wody oraz tekstury, dzięki którym wirtualne morze właściwie niczym nie różni się od tego prawdziwego. No, ktoś tu się trochę zagalopował. Aktualizacje tekstur to dostały dwie mapy plus jeden port, także mówienie, że 40 map zostało zaktualizowanych z teksturami, to jest kłamstwo. Nowa woda, owszem, przyszła na wszystkie mapy, no bo to jest element wspólny, tak jakby dla wszystkich. No i powiedzenie, że wirtualne morze nie różni się praktycznie w ogóle od tego prawdziwego, no to jeżeli mamy idealną taflę na morzu, to można by tak powiedzieć, ale jak wiemy, morze to nie jest płaska rzecz, tylko element dynamiczny, także mamy tutaj też ruch pionowy wody, a tego w WoWsiku uświadczamy tylko w skali takiej, powiedzmy, no minimalnej. Jeżeli gramy niszczycielem, to wizualnie jesteśmy w stanie obserwować takie różnice, ale nie wpływa to w żaden sposób na rozgrywkę. 3. Cztery różne klasy okrętów do wyboru. Podbijaj oceany na pokładzie najgroźniejszych pancerników, niszczycieli, lotniskowców lub krążowników w historii. Jeśli czujesz zew morskich głębin, zanurz się w nie w nowych okrętach podwodnych. No, byłem zaskoczony, że akurat tutaj nie wsadzili do tej reklamy od razu okrętów podwodnych jako dostępnej ogólnie klasy. Jak wiemy, jeszcze trwają testy tej klasy, także nie są w pełni dostępne, chociaż ja uważam, że to, co mamy w tej chwili, czyli dostęp na podstawie zdobytej ilości bazowego expa do wszystkich dostępnych tierów, jest prostszy niż to potem będzie dostępne na podstawie wygrindowania tych okrętów standardowo. Także no, plus za to, że dodali to jako oddzielną klasę, nie wymienili tych okrętów podwodnych w liście tych czterech dostępnych, tylko dodali to jako oddzielny element. 4. Gracze mogą grać jako samotne wilki lub w dywizji ze znajomymi. 5. World of Warships.
Czy to, że gracze mogą grać pojedynczo lub w dywizjonach jest jakimś ogromnym plusem tej gry, to jest standardowa opcja, także nie wyolbrzymiałbym też aż tego tak bardzo, że to jest jakiś niewątpliwy plus. To praktycznie w każdej grze możemy albo grać sami, albo grać w drużynie złożonej z własnych znajomych, także to raczej nie wyróżnia jakoś szczególnie tego elementu na rynku. Chips to coś więcej niż gra. To także wyjątkowe, wirtualne, pływające muzeum, zawierające nie tylko najbardziej przerażające okręty I i II wojny światowej. Znajdziecie tam również liczne jednostki, które w rzeczywistości istniały tylko na papierze i nigdy nie ujrzały światła dziennego, ale powołano je do życia w wirtualnych stoczniach. Tutaj ładnie zostało wplecione dwie rzeczy. Jedna rzecz, która jest kontrowersyjna troszeczkę dla społeczności World of Warships, otóż to, że w grze jest dużo okrętów, które faktycznie nie powstały, istniały tylko w planach. Część uważa, że to dobrze, część uważa, że to źle, bo wolałoby bardziej, żeby ta gra była zgodna z historią i z tymi okrętami, które faktycznie gdzieś tam po morzach i oceanach świata pływały. Stocznia, którą tu pokazano, to jest troszeczkę inny element, także po prostu dołożyli obraz do tego, co jest mówione, bo stocznie, jak wiemy, budują tylko kilka okrętów, od kiedy mamy ten system budowy okrętów stoczni w World of Warships, także to są pojedyncze eventy, a nie jakieś tam stałe elementy rozgrywki, także to też trzeba mieć na uwadze. Ale po prostu możemy to odebrać jako wizualizację tego, o czym mówi narrator. Jeśli odpowiada Ci to, co słyszysz, dołącz do nas i zapewnij sobie prezenty z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Psst. Nasza gra jest dostępna również na konsolę. Wpadnij, aby zapewnić sobie prezenty. Myślę, że nowy gracz, który dopiero co by zarejestrował konto, to raczej tych prezentów zbyt wiele nie dostanie, bo jak wiecie, mamy do zbijania śnieżki za tiery 5 do 7, za które dostajemy węgiel. 8, 9 to jest stala, dychy to są atesty noworoczne, za które możemy zdobywać kontenery, ale no dla nowego gracza to raczej nic z tych rzeczy w zasięgu nie będzie. Tam może jakieś pojedyncze piątki zbijać, można będzie za nie węgiel, ale to raczej na wiele nam się nie przysłuży, także ogólnie uważam, że jest no kilka drobnych minusów w tej reklamie, zwłaszcza to z aktualizacją grafiki na wszystkich mapach tekstur, to jest kłamstwo, ale ogólnie reklama mniej więcej trzyma się prawdy i tego, co faktycznie w grze obserwujemy. Także ja Was zapraszam do dyskusji, to raczej taki jednorazowy wyskok z tym materiałem, myślę, że więcej takich nie będzie, chyba że będziecie chcieli, coś się nadarzy, no to wtedy pomyślimy. W tym materiale wszystko, dzięki za uwagę i do usłyszenia.